Cześć, witajcie w Plus TV. Rozmawiamy o automatycznych i manualnych skrzyniach biegów. Proszę Państwa, odcinek odnośnie wad manualnych skrzyń biegów. Te wady, oprócz wielu zalet tych skrzyń, również występują. Pierwsza, myślę, najważniejsza wada pojawia się w momencie, kiedy stajemy w długim korku lub też na światłach, gdzie jest dużo, dużo zmian i samochody podjeżdżają sukcesywnie. Jedziemy na pół sprzęgle. Po dłuższym takiej jeździe, zwłaszcza gdzieś, jeżeli był na przykład wypadek na autostradzie, no, możemy odczuć dyskomfort w lewej nodze, gdyż wiadomo, trzeba wciskać to sprzęgło, zmieniać bieg. No niestety jest to wada manualnej skrzyni biegów. Oczywiście można też łatwo, jeżeli ktoś jest niewprawiony, spalić sprzęgło. No, trzeba się nastarać, co tu dużo nie mówić, trzeba się nastarać, ale jest to jak najbardziej możliwe. Proszę Państwa, kolejna rzecz. Skrzynia manualna uważam, że jest skrzynią bardziej obsługową. To znaczy, co pewien czas po przejechaniu kilkudziesięciu tysięcy kilometrów trzeba wymienić sprzęgło, wymienić docisk, wymienić łożysko, niekiedy łopatkę. Tak to, proszę Państwa, zostało skonstruowane, że ma się zużywać, no i trzeba dbać o to, żeby wziąć i wymienić. W przypadku starszych modeli wymiana jest jeszcze dosyć prosta, natomiast w przypadku co niektórych nowych samochodów niekiedy trzeba podnieść silnik, zwłaszcza w przypadku tych samochodów, które są z przednim napędem, zaczyna się robić poważna robota. Proszę Państwa, kolejna rzecz w przypadku świeżych kierowców. Świezi kierowcy muszą się koncentrować na tym, żeby zmienić ten bieg. Jeszcze nie weszło im to w krew, a w związku z tym to jest dodatkowe obciążenie, które no, powoduje, że nie mają tej radochy z jazdy. Było to mniej więcej na tyle. Jeżeli Państwo macie jakieś uwagi, a przede wszystkim, jeżeli chcielibyście dodać jakieś plusy i minusy, wady i zalety, czy też automatów, czy też manuali, zapraszam do umieszczania wpisów pod ekranem, do komentowania filmików. Zapraszam również do subskrybowania mojego kanału. Cześć, było to Plus TV.